Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Dyduch, ubiegający się o mandat posła z list Zjednoczonej Lewicy. Panie Marku, nie chcę umrzeć w kolejce do lekarza to hasło, które widnieje na plakatach wyborczych Zjednoczonej Lewicy. O konieczności zmian i tego, że kolejki do lekarzy trzeba skrócić, nie ma co dyskutować. Tylko pojawia się pytanie, jak to zrobić i jak usprawnić system opieki zdrowotnej w Polsce? No przede wszystkim trzeba właśnie usprawnić system, bo pieniążków przybywa, jeżeli chodzi o fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, a świadczeń jest coraz mniej, są wydłużone kolejki. Ja myślę tak, że główny problem polega na tym, że nie ma koordynatora w żadnym obszarze, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Dla przykładu, i się marnują przez to pieniążki, dla przykładu powiem tak, województwo dolnośląskie, które miało 67 szpitali, zlikwidowało 40, zostało 27 w tej chwili szpitali. A pieniążki, które otrzymują te szpitale, są na takim samym poziomie. Przecież oszczędziliśmy z 40 szpitali, prawda, powinny gdzieś te pieniążki być. Okazuje się, że bez koordynacji, bez decyzji urzędu, który się zajmuje, chodzi tu głównie o Urząd Wojewody, powinna być koordynacja, żeby na to miejsce nie rosły inne podmioty, bo na przykład dzisiaj modna jest kardiologia, to pojawia się pan profesor z Warszawy, przywozi sprzęt, zakładają klinikę i musi dostać środki. A kardiologii, jeżeli chodzi o szpitale i powiatowe, i wojewódzkie, i krajowe, jest wystarczająco na Dolnym Śląsku. To daję przykład, czyli tam, gdzie jest koniunktura, gdzie NFZ płaci, tam się pojawiają jak grzyby po deszczu nowe jednostki. A to wprowadza chaos. Nie ma tego podstawowego leczenia. Ludzie stoją w kolejkach, bo nie wszyscy w danym czasie chorują na serce, tak? I tak koordynacja, brak tej koordynacji powoduje, że te środki są rozproszone, nie są przekazane na leczenie specjalistyczne, na które czekamy rok, dwa, w zależności od jakie to są badania. I to powoduje ten chaos. Polacy niewątpliwie oczekują także na poprawę warunków w dziedzinie pracy i płacy. Dzisiaj, kiedy ta stopa bezrobocia na terenie województwa dolnośląskiego to jest, jak podają, 9%, nie jest liczbą przerażającą, więc problemem nie jest praca. Problemem jest płaca. Jak sprawić, by Polacy zarabiali więcej? No, trzeba to uregulować ustawowo. No, przede wszystkim płaca minimalna, bo od niej zaczynamy, tak? Lewica proponuje 2,5 tysiąca pracę minimalną i od tej płacy się ustawia wszystko, czyli jak ktoś idzie do pierwszej pracy, nie ma 1600 czy 1700 zł w tej chwili, tylko 2,5 tysiąca. Wszyscy mówią, że pracodawcy za to zapłacą, co nie jest do końca prawdą, bo lepiej będzie się rozwijać gospodarka, jest tak zwana w gospodarce konsumpcja. Ludzie, którzy więcej zarabiają, którzy mają więcej emerytury, po prostu ją wydają, tak? Wtedy jest większy obrót w handlu, większy obrót w gospodarce, bo trzeba to wytworzyć. Czyli per saldo korzyści są o wiele większe. Ludzi stać na to, żeby wziąć kredyt, kupić mieszkanie bądź wynająć mieszkanie. Trzeba je urządzić i tak dalej, i tak dalej. Więc ta koniunktura spowodowana wyższymi emeryturami i wyższą płacą opłaci się polskiej gospodarce. Po prostu się opłaci. I w tej chwili ten postulat 2,5 tysiąca, jeżeli chodzi o lewicę, jest realny. Jak rząd mówi, że to jest niemożliwe, no to mówimy tak. W Polsce jest bardzo wiele, bo ktoś musi to zapłacić, tak? W Polsce jest bardzo wiele zagranicznych firm. A dlaczego one lokują się w Polsce? Bo za tą samą pracę ta sama firma, załóżmy Volkswagen, płaci u siebie 3-4-krotnie więcej niż w Polsce. No wystarczy, żeby być może płaciła, może niech te płace będą 2/3 tego, co jest w Niemczech, ale nie 1/3, tak? I tu jest drugi obszar, gdzie można te płace zwiększyć. No jest administracja, gdzie pracuje setki tysięcy Polaków, gdzie również jest możliwość podwyższenia tych środków, więc pójście w tym kierunku, podstawą jest płaca minimalna, pójście w tym kierunku powinno zwiększyć koniunkturę gospodarczą, a to jednocześnie spowoduje, że bogatsze będą firmy, będzie bardziej sprawiedliwie, bo jeżeli firmy zachodnie chcą nas wyzyskiwać, no to niech szukają innego miejsca.
Natomiast jakby zachowały pewną proporcję w relacji do płac europejskich, no to wszyscy będą zadowoleni, więc ten postulat lewicy 2,5 tysiąca jest jak najbardziej do zrealizowania i po prostu poprawi byt wielu Polaków. A czy podniesienie tych zarobków jest możliwe, zwłaszcza teraz, kiedy obserwujemy napływ emigrantów do Polski, szczególnie z Ukrainy, którzy tę samą pracę wykonują za niższą kwotę? No to jest oczywiście problem, bo jest, szacuje się, że ponad 100 tysięcy Ukraińców pracuje w Polsce. No ale to jest taki niesprawiedliwy system, który żeśmy sobie zaserwowali. Mówię o wyzysku człowieka przez człowieka. I oczywiście, jeżeli byśmy wprowadzili, tu wracam do pracy minimalnej, to ten Ukrainiec, jak i Polak mieliby to samo. Jeżeli ktoś pracuje na czarno, to jest po prostu nielegalne i wtedy są odpowiednie organy, Państwowa Inspekcja Pracy czy inne organy urzędów publicznych, które muszą wymóc, żeby każdy miał umowę i każdy odprowadzał składkę, płacił podatek, ale i odprowadzał składkę na ubezpieczenie społeczne, na przyszłe emerytury i renty, bo tutaj też mamy dziurę, tak? Więc trzeba usprawnić system i funkcjonowanie państwa w sferze gospodarczej, w sferze rynku pracy. Ale są odpowiednie instytucje, które mogą to uczynić. Natomiast my jesteśmy zwolennikami, żeby każda umowa była umową o pracę, oskładkowaną i na odpowiednim poziomie. Czy to jest Ukrainie, czy to jest Polak, od czegoś musimy zacząć. To porządkowanie i wydaje mi się, że to trzeba po prostu zrobić przez państwo. Tanie mieszkania to kolejne hasło, z którym do wyborów idzie Zjednoczona Lewica. Czy budowa mieszkań i przydzielanie ich osobom bez zdolności kredytowej jest możliwe? I jak przekonać ponad 300 świdnickich rodzin, które w tej chwili oczekują na mieszkania w niektórych sytuacjach nawet ponad 10 lat, że nie jest to tylko wyborcza obietnica? No, tu jest odpowiedź dość prosta. Ja nie mogę nigdy zrozumieć, będąc w parlamencie, ale też i w sejmiku, że po pierwsze nie buduje się mieszkań komunalnych. Kiedyś każde miasto, każda gmina miała pewien zasób mieszkań komunalnych, budowała jeden, dwa budynki w roku, ale to było wpisane w działalność. Myśmy ze środków unijnych wydali bardzo dużo na różne remonty, na inwestycje infrastrukturalne, ale zapomnieliśmy o polskim społeczeństwie. Taka mała drobnostka. Mnie się wydaje, że jeżeli miasta wróciłyby do budowy mieszkań komunalnych, nie mówię socjalnych, komunalnych na dobrym poziomie, one nie muszą być, nie wiem, 70 metrów, 100 metrów, niech one mają 40 parę, 50 parę metrów, żeby ludzie godnie mogli mieszkać. Niech takie miasta jak Świdnica buduje 1-2 budynki komunalne rocznie, to ten problem będzie ustawał, ale z drugiej strony, jeżeli polskie społeczeństwo będzie się bogacić, no to ten rynek będzie wzbogacony o tych, co sobie kupią mieszkanie, tak? I drugi element, prawie zaprzestaliśmy budować mieszkań spółdzielczych. Też nie mogę zrozumieć, że chyba z 4 albo 5 zamachów było na spółdzielczość w Sejmie, żeby zlikwidować to, rozprowadzić te budynki i tak dalej. Komu to przeszkadza? Spółdzielnie mają jeszcze bardzo dużo terenu budowlanego. Przecież 1/3 chyba kosztów budowy mieszkania to są tereny. Jeżeli te spółdzielnie mają wolne tereny, gdzie mogłyby wybudować, zagęścić trochę te budowle i wybudować nowe mieszkania, to mają już 1/3 kosztów mniej wybudowania takiego mieszkania, bo mają swoje grunty, tak? Tu też musimy iść w tym kierunku i wtedy możemy realnie mówić o tanich mieszkaniach, bądź dostępie do mieszkań komunalnych. Tanie mieszkania to mieszkania spółdzielcze, a dostęp do mieszkania, jeżeli ktoś nie ma pieniążków, to jest wymogiem. No dzisiaj no aż dziw bierze, że instytucje publiczne nie inwestują w obywatele. No mamy 25 lat demokracji i wszystko w Polsce próbujemy robić, tylko nie inwestować w człowieka, w ludzi, w godność życia i tak dalej. Mieszkanie jest podstawą, żeby założyć rodzinę, żeby funkcjonować. Te dwie drogi, mieszkania komunalne i budowane przez samorządy mieszkania spółdzielcze, które by znowu trzeba uruchomić. Spółdzielnie moim zdaniem mogą wybudować bardzo dużo mieszkań, o wiele tańszych niż na rynku komercyjnym. Kim według Pana jest lub powinien być poseł? Jakimi cechami powinien się wyróżnić? O, to jest bardzo ważne pytanie. Właśnie wszyscy myślą, że mogą być posłami. Ja pamiętam, byłem 3 kadencje posłem. Pierwszą kadencję, nie ma co ukrywać, ja po prostu się uczyłem, ale chciałem się uczyć. Ja byłem w swoich 2 komisjach, bo poseł nie może być więcej jak 2, ale prowadziłem ustawy i ciężko tam pracowałem. Byłem w iluś tam podkomisjach w ramach prowadzenia ustaw. Byłem w nadzwyczajnej komisji ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń społecznych, kodeksów karnych.
ale tam się uczyłem, bo poseł to nie jest to kwestia podniesienia ręki bądź bycia na komisji, jak niektórzy podkreślają, tylko trzeba mieć jeszcze wyobraźnię, co to prawo, które stanowię, przynosi zwykłemu człowiekowi, bo jeżeli jest ustawa, to obejmuje całe społeczeństwo, tak? Wielu posłów nie ma tej wyobraźni, odwalają swoją pańszczyznę, tak bym to nazwał. Krytycznie do tego mówię, bo jak byłem 3 kadencje posłem, to każda kadencja jakościowo była gorsza. Czyli przychodzili ludzie nieprzygotowani do pełnienia tej funkcji. I drugi element. W Polsce nie tworzy się czegoś takiego jak zawodowy polityk. Zawód polityk jest uznawany, że to są warchoły, za przeproszeniem, którzy krzyczą i kłócą się w Sejmie, a nie, że to może być uczciwy człowiek, który rzetelnie wykonuje swoją pracę, działa na rzecz środowiska, z którego jest wybrany, działa w parlamencie, żeby przyjmować dobre ustawy, a ustawy są też coraz gorsze. No niestety, prawnicy się już gubią w tych zmianach. Więc te elementy trzeba uporządkować. Czyli ja mówię, że nie każdy się nadaje. I mówi się też, odmłodzimy, parlament będzie lepiej. Trzeba mieć doświadczenie życiowe, trzeba mieć doświadczenie zawodowe, trzeba gdzieś tam funkcjonować. Ja jestem za tym, żeby odmładzać parlament, ale proporcjonalnie. No, kraje rozwinięte na przykład wymieniają parlament co 2 lata, ale jakąś część, na przykład 1/3 parlamentu. Tak, żeby była pewna ciągłość, żeby ci ludzie się orientowali, co oni tam robią. Więc dobry parlamentarzysta to jest ten, który z wyobraźnią i z rzetelnością i wiedzą przyjmuje określone prawa i rozwiązania w ustawach, i ten, który pracuje dobrze na rzecz swojego środowiska, bo zawsze jakiś problem jest. Zjednoczona Lewica, jeśli wierzyć sondażom, nie wypada na razie zbyt dobrze. Mówi się natomiast, że cuda się zdarzają. Pytanie tylko, czy pan, jako wieloletni działacz SLD, wierzy, że sytuacja może się jeszcze odwrócić i Lewica znów obejmie władzę w Polsce? Cuda trzeba wierzyć, bo one się zdarzają, ale tutaj może jest mniej potrzebny cud, tylko zmiana jakby sposobu funkcjonowania. Lewica w ostatnich latach, znaczy ja ubolewałem, ja przypomnę, że zostałem w pewnym czasie lekko odsunięty od polityki poprzez swoich kolegów, intrygi i tak dalej, zatraciła trochę swoje walory. Po pierwsze, tak samo jak partie prawicowe, Lewica dała się w bieżące bijatyki polityczne, niczym się tutaj nie wyróżniała. Ocena innych posłów z innych ugrupowań, po co to komu? Lewica ma się zajmować ludźmi i poziomem życia ludzi. I jak ja opowiadam, że Lewica jest potrzebna, no tak, Lewica musi walczyć o godne życie Polaków, a Lewica w ostatnim czasie o tym zapomniała. I tu jest właśnie problem tych sondaży, tych innych rzeczy. Jeżeli faktycznie wrócimy do korzeni, na tym poziomie, w którym w tej chwili funkcjonujemy, to nikt mi nie powie, że Lewica nie jest potrzebna. I ja, i drugi, ostatni element jakby dzisiejszej oceny przed wyborami, wydaje mi się, że za 2 lata będzie kryzys polityczny. Bo PiS mimo wszystko moim zdaniem ma fachowców od PR-u tak zwanego, czyli wcześniej to się mówiło od propagandy. I oni dopiero pokażą swoje po wyborach i ludzie tego nie zaakceptują. Jeżeli wrócą chociaż w jakiejś części do tego, co robili, jak rządzili parę lat temu, 8 lat temu, to ludzie tego nie zaakceptują i moim zdaniem kryzys polityczny w Polsce może się pojawić, ja mówię na 90%, więc tu byłaby szansa na to, żeby Lewica uzyskała pewne pole do działania. A czy w najbliższych wyborach uda się Lewicy wywalczyć coś dla siebie? Mamy taką nadzieję, po to kandydujemy. Bardzo bym chciał, żeby Lewica miała około tych 10% poparcia. Jest na to szansa, dlatego że podobny elektorat Lewicy i Platformy, on się tak przeplata. Myśmy zawalili sprawę z wyborach prezydenckich, ewidentnie, wystawiając niedojrzałą panią, ale ja osobiście nie mam do niej pretensji, tylko do tych, co podejmowali decyzję. I to był błąd zasadniczy i Lewica straciła pewien poziom zaufania, bo ludzie poczuli się obrażeni, ośmieszeni, ci, którzy głosowali na Lewicę, to był błąd zasadniczy. Jeżeli ludzie Lewicy i ten środek, który nie pójdzie na Platformę głosować, bo Platforma niewątpliwie straci w tych wyborach, no to jest szansa, że te 10% będzie. Tym bardziej, że faktycznie, nie na żarty, chcemy zmian. Czyli ta Zjednoczona Lewica no, ma liderkę, bardzo mądrą panią Nowacką, która jest autentycznie lewicowa, tam nie ma żadnej sztuczności, bo nieraz politycy są już tak zagalopowani w tym, że są politykami, a nie wyrażają żadnych idei. Ona jest ideową osobą, ma dobre korzenie, bo mama podobnie postępowała w świętej pamięci Jaruga Nowacka.
Więc jest szansa, że ta nowa lewica, jest kilku młodych polityków, są politycy dojrzali, którzy powinni jakby nadawać jakość pewną tą polityczną, ale już trzeba byłoby oddać mandat tym, którzy właśnie mają te 40 lat i niech oni prowadzą tą nową lewicę. Ci starsi niech pilnują, żeby nie zeszli z tego kursu, o którym mówiłem wcześniej. Lewica ma być lewica. Więc jest szansa, że pani pod jakby liderowaniem pani Nowackiej, Barbary Nowackiej, uda się w granicach tych 10% uzyskać i w to głęboko wierzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.